Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku odniosę się do jednego listu, który już przyszedł dość dawno temu, od kolegi Radosława, który polemizuje z kilkoma tezami przedstawionymi przeze mnie w jednym z dawnych odcinków. Szczerze mówiąc, dobrze nie pamiętam, który to był odcinek, ale dotyczy kilku zagadnień, o których mam nadzieję chętnie również posłuchacie. Zapraszam. No i tak, ten list, jak powiedziałem, przyszedł dość dawno temu, dlatego trudno mi było znaleźć, do którego dokładnie odcinka odnosił się i ze swoimi wątpliwościami kolega Radosław Sobieszczyk. Ale myślę, że jest to fajny moment, żeby o tym porozmawiać i również dowód na to, o czym mówiłem już parę razy, mianowicie, że jeśli próbujemy opisać czy zrozumieć, jak działa przyroda, która jest wokół nas, dlaczego dzikie zwierzęta zachowują się tak, a nie inaczej, okazuje się to często niemożliwe i bardzo trudne do jednoznacznego opisania, wytłumaczenia. I na szczęście tak jest i myślę, że zawsze tak będzie. Możemy to tylko próbować opisywać, posługując się naszą wiedzą teoretyczną i praktyczną. No i myślę, że w tym przypadku głównie z tego wynikają wątpliwości kolegi Radosława co do moich przedstawionych w starym odcinku Q&A tez. Jest to dość długi list, więc podzieliłem go na trzy części i odniosę się do każdej kwestii oddzielnie, żeby było łatwiej. Więc tak. Ciekawy wykład, ale w kilku miejscach nie mogę się zgodzić. Pierwsza kwestia obrotówki. Jedna z najstarszych przynęt, najłatwiej w Polsce dostępnych, stosunkowo niedrogich i skrajnie prostych w prowadzeniu. O ile wąska grupa sprawnych technicznie wędkarzy często wybierze inną przynętę, to tak zwani niedzielni spinningiści w dużej mierze dalej lecą na wirówkach. I co? Efekty nadal są znakomite, zwykle lepsze niż na przykład na woblery. Praca i wygląd obrotówki nijak nie przypomina żadnego sensownego pokarmu, a mimo to wyzwala w drapieżnikach furię. No tak, to jest kilka znowu kwestii w tym zagadnieniu, ale tak. Po pierwsze, ja nigdy nie mówiłem, że obrotówki są nieskuteczne. Oczywiście przez wiele lat nie łowiłem na obrotówki, no bo taka karma mnie, taki mi los spotkał. Testowałem woblery, projektowałem woblery, więc generalnie w 99% łowiłem na woblery. Po to, żeby mieć jakby background, żeby mieć większą wiedzę na temat mojej pracy. Tak jak powiedziałem, mówiłem to wielokrotnie, zawsze na rybach byłem w pracy. I w ogóle z tego powodu nie narzekam, rzecz jasna. No ale teraz, rzecz jasna, sytuacja się nieco zmieniła dla mnie, więc będę miał czas i możliwość połowić na inne przynęty, zupełnie inne, na które do tej pory łowiłem bardzo mało albo wcale, na przykład właśnie na obrotówki. No i na koniec tego odcinka, żeby Wam udowodnić, że jednak łowię na obrotówki i wierzę w nie, w niektórych przypadkach są naprawdę skuteczne, wrzucę taki krótki filmik z Patagonii, gdzie udaje mi się złowić kolejną fajną rybę, takiego morskiego pstrąga, czyli po naszemu troć, na obrotówkę i to Made in Poland, także zapraszam, to będzie na koniec tego odcinka. No i rzeczywiście kolega ma rację, na obrotówki łowi się sporo wędkarzy w Polsce łowi na obrotówki, z dwóch powodów moim zdaniem. Po pierwsze, są relatywnie tanie, dużo tańsze niż woblery na przykład. No i rzeczywiście ich prezentacja, prawidłowa prezentacja nie wymaga wielkiej wiedzy. Generalnie podejście większości spinningistów jest podobne, to znaczy nie chcą się wczytywać w tajniki prezentacji szybciej, wolniej, podszarpywanie, twitchowanie, twardy kij, miękki kij. Chcą po prostu wziąć przynętę, wyjąć z pudełka, rzucić do wody i kręcić, rzucać i kręcić. Dla wielu samo to rzucanie i kręcenie kołowrotkiem jest przyjemnością. Bardzo dobrze, każdy ma prawo czerpać przyjemność z wędkarstwa tak, jak sobie życzy. I tych różnych spojrzeń na to może być bardzo wiele. Także rzeczywiście sporo ludzi łowi na obrotówki, właśnie też dlatego, że są łatwe w prezentacji. Wystarczy rzucić, zwijać, nie trzeba specjalnie kombinować w prowadzeniu, bo to można zrobić trochę szybciej, trochę wolniej, można spuścić na dno, można poderwać szybkim szarpnięciem, to jest bardzo dobry zabieg tak na marginesie do łowienia okoni, to nawet dużych okoni, co kiedyś w dawnych czasach praktykowałem. No w każdym razie również na inne drapieżniki, szczupaki, na pstrągi, klenie, jazie i bolenie
te obrotówki są skuteczne. No i to jest druga zaleta, że stosunkowo łatwo jest kontrolować głębokość, na której znajduje się przynęta, w porównaniu z woblerem na przykład, co jest troszeczkę trudniejsze. No i ważne jest to, że obrotówka bardzo mocno oddziałuje na linię boczną drapieżnika, dużo mocniej niż wszystkie inne przynęty. Ta fala hydroakustyczna jest niezwykle silna, potrafi wabić drapieżnika z większej odległości oraz w sytuacjach, gdzie woda jest trochę mniej przejrzysta. Czy to z powodów naturalnych, w sensie, nie wiem, przybór wody w rzece i mętnica, czy na przykład zakwit glonów. Także w takich sytuacjach często obrotówki przewyższają skutecznością inne przynęty, bo po prostu potrafią zwabić drapieżnika z większej odległości. Sam tego doświadczyłem, kiedyś Wam opowiadałem o obrotówkach Salmo, które miały być wprowadzone do produkcji, nie zostały, ale trafiliśmy z moim byłym wspólnikiem na taką zatokę, gdzie woda była na szkierach, była bardzo taka, no, mało przejrzysta, zielona, i tam inne przynęty w zasadzie nie działały, a obrotówki fantastycznie, zwłaszcza te duże. Może jeszcze kiedyś o tym opowiem, chyba tak, jak będę opowiadał o tym eksperymencie naszym z obrotówkami. Ale z drugiej strony jestem równie pewien, że są sytuacje i miejsca, w których dobrze poprowadzony jerk czy wobler albo też guma przebiją absolutnie, i to w stopniu znacznym, skutecznością obrotówki. Także warto mieć jedne i drugie przynęty w pudełkach, bez wątpienia. No i kwestia druga poruszona przez kolegę Radosława. Ryby w jakiś sposób kojarzą sylwetkę człowieka. Znakomitym przykładem będą klenie, które po zobaczeniu wędkarza będą regularnie odprowadzały przynętę, oglądały ją z kilku stron, ale nie uderzą. Z kolei okoniom to praktycznie nie przeszkadza. Można czasem łowić siedząc po pas w wodzie i ataki są praktycznie pod nogami. No szczerze mówiąc, nie wiem, do jakiej konkretnie tezy tutaj kolega się odnosi, polemizując z nią, bo przecież wszyscy wiemy, że właściwie wszystkie gatunki ryb, szczególnie w rzekach, są bardzo wrażliwe na widok człowieka. Szczególnie oczywiście tam, gdzie jest dużo ludzi nad wodą, gdzie presja wędkarska jest spora, więc ryby uczą się po pewnym czasie kojarzyć hałas na brzegu czy sylwetkę człowieka właśnie z niebezpieczeństwem. Wszyscy wiecie, jak puchliwe są klenie. Pokazywałem to na swoich filmach. Trochę łowię klenie, szczególnie w porze letniej, szczególnie na powierzchniowe przynęty. Jest to fantastyczna zabawa, którą wszystkim polecam. I wielokrotnie obserwowałem, jak w sposób właściwie magiczny te klenie potrafią w jakiś sposób zarejestrować obecność człowieka na brzegu. Idę w trzcinach, jestem oczywiście ubrany w sposób maskujący, na ile to jest możliwe. Podchodzę je od ogona, a widać od razu, że nawet te ryby, które stoją, nie wiem, 15-20 metrów przede mną, już wiedzą, że coś tam się dzieje. Widać to po ich zachowaniu. Tu za bardzo nie wyobrażam sobie, że na mojej rzece klenie, a przynajmniej większe klenie, no bo nie mówimy chyba o takich 15-20 cm, tylko o kleniach, tak, z dużej litery, że, cytuję, regularnie odprowadzały przynętę, oglądały z kilku stron, ale nie uderzą. No, na mojej rzece taka sytuacja nie występuje. Może u Was gdzieś napiszcie, bo może u Was te klenie trochę inaczej się zachowują. U mnie, jeśli chodzi o odprowadzanie przynęty przez dużego klenia, to w zasadzie jest to niemożliwe. To do absolutnych wyjątków zależą przypadki, kiedy kleń kilka razy atakuje przynętę i się nie płoszy. Mówię o większym kleniu. Powiedzmy, dobra, powyżej 40 cm. Może 30-taki zdarza się, zwłaszcza jak ich jest kilka, o tym za chwilę powiem, bo to jest kwestia związana z kilkoma rybami jednego gatunku w jednym miejscu. Troszkę inaczej wtedy się zachowują i rzeczywiście trochę głupieją, gonią tą przynętę, gdzieś tam mogą ją ze dwa razy odprowadzić do brzegu, ale więcej nie, no po prostu, nie wiem, może jakbym zmieniał co chwila przynętę, żeby takiego 30-taka złowić, może za każdym razem by wychodziły, ale z moich obserwacji wynika, że te większe klenie w okolicach 40 cm, jeśli raz wyjdą, to już drugi raz nie wychodzą. Nawet gdybym siedział, nie wiem, bardzo mocno schowany, to myślę, żeby to się nie zdarzyło. No ale może u Was jest trochę inaczej. Natomiast tutaj kolega próbuje porównać zachowanie kleni i okoni. To się, nie da się oczywiście porównać, no bo jak wiecie, klenie są wszystkożerne, czyli zarówno pobierają pokarm taki związany z dnem, jakiś bentos czy owady, to co spada na powierzchnię, to co woda niesie, i czasami w pewnych sytuacjach również żerują na małych rybach czy na żabach.
ale to się wiąże właśnie ze specyficznymi okresami w ich środowisku, czyli przede wszystkim z porą roku, na przykład wczesna wiosna, zima, wczesna wiosna, późna jesień. Wtedy, kiedy w wodzie jest dużo mniej tego spokojnego pokarmu, czyli takiego, który nie ucieka za szybko, czyli nie ryb po prostu, wczesna wiosna mogą być to żaby, a późną jesienią podrośnięty na ryb spokojnego żeru. W środku roku, w okresie, kiedy one najintensywniej żerują, czyli w lecie, późną wiosną, latem, wczesną jesienią, klenie zdecydowanie preferują pokarm, który nie ucieka, tak? Czyli tak jak powiedziałem, nawet owoce, które z jakiegoś powodu dostaną się do rzeki. Wiecie przecież, że dobrą dość przynętą w wielu miejscach są na przykład wiśnie założone na haczyk czy ser. Na te przynęty są łowione wielkie klenie, które są tak sprytne, że są nie do złowienia na sztuczne przynęty, zwłaszcza właśnie w środku sezonu. Natomiast okonie to oczywiście są typowi drapieżcy, polują na ryby, oczywiście pobierają też pokarm z dna, jakiś bentos, jakieś robaki, wszystko co się rusza, ale generalnie mają dużą mordę, która świadczy o tym, jaki preferują pokarm. Oczywiście są to ryby różnej wielkości, okonie potrafią się pożerać nawzajem, przy czym różnica wielkości nie jest aż wcale taka wielka między tymi rybami, które w pewnym momencie stają się drapieżcą i ofiarą. Więc tutaj nie można tego porównać właśnie z tego względu, że okoń to jest drapieżnik, kleń to nie jest typowy drapieżnik. Ponadto okonie, jak wiecie, polują często w stadach, przy czym wiadomo, że im większe ryby, te grupy, te stada są mniejsze, mniej liczne. Większe okonie zwykło się przyjmować, że są to typowe samotniki, ale nasze doświadczenia na przykład z Holandii, z miejsc, gdzie, czy Szwecji, gdzie tych okoni wielkich jest więcej zdecydowanie niż u nas, no, świadczą o tym, że jednak nawet te wielkie okonie też lubią być po kilka sztuk gdzieś tam żerować w okolicach, gdzie z jakiegoś powodu jest więcej pokarmu, które akurat preferują. Tak więc w przypadku dużych okoni te stada nie są duże, ale też często są to grupy po parę sztuk. No oczywiście, że te duże okonie, powiedzmy powyżej 35 cm, żeby nie mówić wyłącznie o okazach, nie są takie głupie jak te mniejsze, które rzeczywiście potrafią atakować przynętę przy samych nogach wędkarza, zupełnie jakby nie zwracając na niego uwagę. Te duże okonie też bywają takie momenty, kiedy wpadają w amok, atakują całym stadem, całą ławicą i potrafią rzeczywiście niedaleko łódki czy pod nogami zaatakować przynętę, zwłaszcza jeśli trzeba zabrać koledze przynętę sprzed pyska. Tutaj się właśnie kłania ta moja teoria, że im więcej jest ryb, tym łatwiej je złowić. Nie tylko z uwagi na to, że statystyka tak mówi, ale po prostu występuje taka konkurencja. Jak ja tego nie złapię, to kolega mi zabierze sprzed pyska i w związku z tym brania są bardziej intensywne, bardziej gwałtowne. No i trzecia kwestia tutaj poruszona przez kolegę Radosława. Wielokrotnie dokumentowano sytuację, gdzie w trollingu używano sporych przynęt i szczupak podążał za nią przez wiele minut, zanim zdecydował się na atak. Przynęta prowadzona była w trolu, więc jednostajnie, ta sama głębokość, brak zatrzymań czy zmiany kierunku. Czasem do tak ciągniętej przynęty podpływało nawet kilka szczupaków, z których część jednak rezygnowała. Obecność dwóch, trzech sztuk wcale nie prowokowała do szybszej decyzji. No tutaj pewnie kolega odnosi się do mojej tezy, że drapieżniki chętnie atakują właśnie przynętę, kiedy czują oddech konkurencji na ogonie, o czym przed chwilą powiedziałem. Też jakby porównanie nie jest najwłaściwsze, bo próbujemy porównać na przykład właśnie okonie, które żerują często w ławicy, i szczupaki, które w zasadzie nie żerują w ławicy. No, rzadko się zdarza, że szczupaki grupują się w jeziorze z jakiegoś powodu. Są to nieliczne przypadki, o których Wam opowiadałem. Więc ten przykład nie jest do końca miarodajny. No oczywiście myślę tutaj właśnie o przypadku, o którym kolega wspomina, czyli łowienie w trollingu na środku jeziora. Gdzieś tam polowanie na te szczupaki pelagiczne, czyli te, które żyją nie związane z dnem ani z brzegiem, tylko gdzieś tam wędrują sobie od powierzchni do dna w poszukiwaniu pokarmu. Bo wszystkie ryby pelagiczne, te, które żyją w toni jeziora, muszą wyrobić sobie pewne odruchy, pewne zachowania, które pozwolą im na lepsze przystosowanie do środowiska. Na przykład szczupaki, które polują na ławicę sielawy, gromadzą się dookoła tej ławicy,
potrafią się tolerować nawzajem, dlatego że pokarmu jest pod dostatkiem. One w jakiś sposób otaczają tą ławicę, no i atakują. Bardzo możliwe, że dość szybko zauważają, że jeśli jeden czy dwa drapieżniki atakują taką ławicę, to napędzają trzeciemu do paszczy te ryby. To widzieliście na pewno wiele razy w filmach BBC, na przykład w filmach, które pokazują żerowanie drapieżnych ryb w morzu, w oceanie. Czy to będą tuńczyki, czy to będą jakieś żaglice, czy marliny. Te ryby rzeczywiście w bardzo prosty sposób wykorzystują obecność konkurencji, czyli ryb tego samego gatunku, które mają ten sam cel, czyli jak najwięcej porwać z tej ławicy i z tego stada. Jestem pewien na 100%, że szczupaki, które atakują ławice sielawy w naszych jeziorach, dokładnie tak samo się zachowują. Pewnie wszyscy, każdy z Was, który pływa w trolu na jesieni, kiedy te ławice sielawy się tak zbijają i trochę łatwiej je znaleźć, zauważyliście, że często przy takiej ławicy stoi kilkanaście szczupaków. No niestety nie zawsze one się dają złowić, ale widać wyraźnie, że są od siebie niedaleko i jakby tolerują się nawzajem. Tak więc jeśli pokarmu jest pod dostatkiem, a czasami nawet nadmiar, to wszystkie właściwie drapieżniki reagują podobnie, czyli przestają zwracać uwagę na konkurencję. Zwykle w normalnych warunkach odganiają ryby tego samego gatunku. Oczywiście zawsze zwycięża silniejsza, a w takich sytuacjach nie zwracają na nie uwagi. Mówiłem ostatnio o pstrągach w czasie rójki jętki czy chruścika, gdzie jest bardzo dużo pokarmu. Często kilkanaście pstrągów żeruje obok siebie, i małe, i duże, i nie zwracają na siebie uwagi. Głównym wtedy celem jest wykorzystanie tego specjalnego momentu, gdzie tak dużo tych smacznych kąsków płynie koło siebie. Nie ma czasu, nie ma sensu tracić energii na odganianie konkurencji. Wtedy żerują intensywnie i to jest fajna też możliwość dla wędkarza. Tutaj chciałbym Wam pokazać taki film, który kiedyś krążył w necie, tylko nie mogę go znaleźć. Zrobił go płetwonurek, z tego co słyszałem, to w Niemczech, w jakimś porcie. Na tym filmie widać ogromne ławice płoci i okonia, a w tych ławicach żeruje kilka czy kilkanaście wielkich szczupaków. Fantastyczny film, który może być najlepszą ilustracją dla tej teorii, że obfitość pokarmu właściwie całkowicie eliminuje konkurencję wewnątrzgatunkową. Nie wiem, może ktoś mi pomoże ten film znaleźć, bo chętnie sobie co jakiś czas na niego patrzyłem. Może został skasowany z netu, ale z tego co słyszałem, podobno nic w internecie nie ginie, więc pewno gdzieś wisi, może ktoś zmienił tytuł, nie mam pojęcia. No i teraz pokażę Wam ten filmik, o którym wspomniałem na początku, z Patagonii, gdzie udało mi się złowić fajną rybkę samca troci, czyli pstrąga morskiego, takiego wybrązowionego, na obrotówkę, uwaga, polskiej firmy Polsping, obrotówkę o nazwie Troć, będzie to widać na filmie. Ubranie bardzo fajne, niedaleko od nóg, na płytkiej wodzie. Tego dnia w ogóle mieliśmy kilka fajnych ryb obaj, więc fantastyczny dzień, chyba najlepszy podczas tej wyprawy do Chile. Ryba wzięła niedaleko od nóg, tak jak widać. Z początku wydawała mi się większa. Była tak ubarwiona dość nietypowo, nawet jak na morskie pstrągi samce. Była bardzo czerwona, więc w pierwszej chwili wyskoczyła. Myślałem, że może to jest king, bo tam też występują kingi, czyli czawycze. No ale okazało się, że to jest salmo trutta. Żeby się pierdolimy, czy to się nagrywa, czy nie. Spory też taki, nie? No, chyba tak. Taki Co prawda ryba dała się dość szybko podprowadzić do brzegu, no ale okazało się, że zabawa będzie trochę dłuższa. Bardzo czerwony, nie? W pierwszej chwili też myślałem, że ryba jest większa, potem się okazało, że nie jest aż taka duża, miała 72 cm, więc żaden okaz, ale fajna, odpasiona, jak widać, gruba, odjeżdżała wielokrotnie w nurt, wyciągała mi spore kawałki plecionki, wyskakiwała, no fajna walka. Złowiliśmy dużo kingów, kilkadziesiąt, i żaden nie skakał. Podobno do 5 kilo skaczą, te większe w ogóle nie. Myślę, że to jest pstrąg.
jeszcze za wcześnie. Używamy podbieraka, czy nie? Tak. Na błystkę troć znowu. I tak jak wspomniałem na początku, ryba złowiona na polską obrotówkę, to też było fajne doświadczenie. Nie mamy się czego wstydzić, robimy dobry sprzęt również w kraju. I mam takie przeczucie, że jeszcze Wam trochę o tych przynętach polspingu poopowiadam. Ten też, ale to już nie to, nie? Będzie trzy razy krótszy hol i mniej dynamiczny, chociaż też skoczył, nie? Jeszcze nie. Powiem ci kiedy. Nie, Maciej. Nie podchodź. Jak on się tak chlapie, to zaczepisz podbierakiem za żyłkę i będzie koniec. Musi się uspokoić i wtedy go będzie przy brzegu. Wtedy go weź spokojnie. Droć polspingu sprawdza się naprawdę świetnie. Polska błystka firmy Polsping. Mieniłem kotwiczkę na troszkę większą, no bo te ryby są naprawdę mocarne i duże. Kolejna przepiękna ryba, trochę dłużej siedziała w rzece, dlatego jest taka żółta.
Myśleliśmy nawet, że to może king, ale jest to samiec górskiego pstrąga zwanego u nas trocią. Wraca do swojego królestwa. Dzięki za przygodę. Ale karczy chodzi. No i w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że było ciekawie. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wątpliwości kolegi Radosława Sobieszczyka. Jeśli nie, to proszę kolegę o dodatkowe pytania. Może uda mi się, może uda nam się znaleźć wspólną ideę, bo tak jak powiedziałem na początku, nie jest to takie oczywiste. Po pierwsze dlatego, że przyroda nie da się opisać zero-jedynkowo, a po drugie, że każdy z nas ma też prawo do własnej koncepcji i własnych pomysłów. Na szczęście. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.